Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ten niezwykły dzień. Jutro obchodzimy Dzień Zadumy, dzień wspominania naszych przodków, naszych bliskich, którzy już odeszli z tego świata. W związku z tym, jako też, że jest to poniedziałek, więc coś nowego, nowy tydzień, nowa energia, zapraszam Was ponownie na odkrycie przesłania, jakie ma dla nas tarot. W związku z tym wyjątkowym dniem o wyjątkowej energii, dziś zapytamy się, jaki temat warto rozważyć, nad jakim tematem warto pomyśleć, podumać w ciszy, jakie przesłanie mają dla nas nasi przodkowie, jaką ważną wiadomość powinniśmy zrozumieć, powinniśmy przyjąć w czasie, kiedy zasłona między naszym światem a innym wymiarem jest wyjątkowo cienka. Oto trzy stosiki kart. Pierwsza karta z każdego z nich to przesłanie dla Ciebie, więc wybierz stosik, który najbardziej do Ciebie przemawia. Przypominam, stosik numer 1, stosik numer 2 i stosik numer 3. A za chwilę odkryjemy, nad jakim tematem warto w tym niezwykłym czasie podumać. Odkrywam głupiec. Stosik numer 2 to dziesiątka buław. Stosik numer 3 to rycerz denarów. Osoby, które wybrały stosik pierwszy, to zachęta do tego, by trochę przemyśleć swoje zaufanie do świata. Czy przypadkiem ostatnio nie wydaje Wam się, że jesteście troszkę zbyt skorzkniali? Może jednak świat nie jest tak okrutny i tak przewidywalny, jak sądzicie, i warto spojrzeć na niego oczami dziecka, ojca. Kogoś naiwnego, kogoś, kto cieszy się z wszelkich drobnostek i możliwości, które przed nim stoją. Dla osób, które wybrały drugi stosik kart, tarot ma przypomnienie, że nie wszystko trzeba robić naraz. Naprawdę czasem można odpuścić, a nawet często należy dać sobie chociażby dzień wolnego, czy wycofać się z danej komuś obietnicy. Nic złego się nie stanie, a może nawet życie wyda się lżejsze, przyjemniejsze i chyba lepiej czegoś rzeczywiście nie wykonać, nie wywiązać się z czegoś, niż potem mieć takie przeświadczenie, że zrobiło się coś na siłę, może na odwal się i byle jak. Osobom, które wybrały stosik numer 3, tarot przypomina o ich wewnętrznej sile, o ich poczuciu bezpieczeństwa, które posiadają głęboko w swoich sercach. Nie szukajcie zapewnień o swojej sile na zewnątrz. Wejrzyjcie w siebie i przypomnijcie sobie, że wszystko, czego potrzebujecie, by stworzyć pełne poczucie bezpieczeństwa i stabilności życia, jest wewnątrz Was. Tylko musicie w to uwierzyć, a w zasadzie po prostu sobie o tym przypomnieć. Moi drodzy, spokojnego, pełnego wesołych wspomnień Dnia Zadumy. Pod jakimkolwiek hasłem obchodzicie te dni, niech będą takie, jakimi je sobie zaplanowaliście i wymarzyliście. I do usłyszenia potem.